kogoś gościmy na konferencji prasowej, przypomnę, trener Kakao z ósemką, kapitan zespołu Din Mohamed Sulejmanow, trener Andrzej Bianga i kapitan zespołu Marcin Mikołajewicz. Panie Agnieszko, prośba do trenera gości, żeby po rosyjsku oczywiście podsumował dzisiejsze spotkanie. Пожалуйста, представляйте своего человека. Давай, первый надо. Поздравляю моего соперника, очень хорошо играет. Это не сюрприза по наш. Много видеть, как Польша играл. Хороший, понял. Результаты очень хорошо, когда победа Румыния. Конечно, результаты, когда играл против Испании, это неправда. 6-7 гол в стандарте. Играл на игре 4-4, очень хорошо играет. И когда ты чемпион мира, Европа, третья медаль Европы, конечно, это все сейчас будет много. И наши, когда получил третья медаль Европы, сейчас все команды по-другой работа против нас. Надо, когда раньше никто уважает Казахстан, сейчас все уважают. Поэтому тяжело игры, потому что Польша очень хорошо свою работу против нас сегодня. Поэтому результаты про наши тоже хорошо, потому что наши дома, Алмата играет 19 апреля, это наши дома. И, конечно, надо работать много, потому что Польша очень хорошо команда. Свой капитан я же знаю давно. Я когда Эрапак играл, он всегда забивает на меня. И поздравляю Польша, поздравляю свой болельщик. Красивая атмосфера, и это сегодня победа в футсал. Ну, в целом, игра прошла, к сожалению, были сегодня много моментов незабитых, нереализованных. Хочу поздравить сборную Польши. Атмосфера сегодня была колоссальная, и самоотдача у Польши сегодня была на высшем уровне. И заслуженно, можно сказать, ничья сегодня. Przede wszystkim chciałbym podziękować trenerowi Kakao za miłe słowa, jak również kapitanowi. Tak jak trener powiedział, byliśmy z trenerem Korczyńskim w Serbii na półfinałach i na finałach. Obserwowaliśmy mecze reprezentacji Kazachstanu na żywo. Mieliśmy też sporo materiału z tych mistrzostw Europy. Uważam, że solidnie tutaj do tej lekcji przyłożyliśmy się. Aczkolwiek wynik, można powiedzieć, no tak na gorąco, wydaje mi się, że jest sprawiedliwy, bo i swoje sytuacje miał zespół Kazachstanu i myśmy mieli swoje sytuacje. Niewiele brakowało, byśmy przegrali, ale dzięki bramce Marcina udało nam się zdobyć bramkę, tak jakby przedłużyć nadzieję. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne zadanie w meczu wyjazdowym z Kazachstanem. Tak jak nie byliśmy faworytem w tym spotkaniu dzisiejszym, gdzie graliśmy, podkreślam, z czołową drużyną Europy i świata. Kazachstan jest bodajże 8 czy 9 zespołem w rankingu światowym i ostatnie mistrzostwa Europy pokazały, że po prostu wprowadzają coś nowego, pewne innowacje, pewien nowy trend w futsalu. Nie jest to łatwe, mają w swoich szeregach wspaniałych zawodników i uważam, że na to, na co nas było dzisiaj stać, no, staraliśmy się przeciwstawić i uważam, że spotkanie kibicom mogło się podobać. Było dużo dramaturgii, emocji i uważam, że chyba stanęliśmy na wysokości zadania, że nie zawiedliśmy tutaj pokładanych drużyny oczekiwań. Dziękuję bardzo. To ja może na początek. Ja też trenera pamiętam z Rapaku. Fajnie, że taki trener pamięta, że jeszcze graliśmy razem w piłkę. A co do meczu, no cieszymy się na pewno z tego remisu, bo mnóstwo niewykorzystanych sytuacji. Ja sam chyba mogłem z 5 bramek dzisiaj strzelić, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to głowa nie dojechała, czy nogi, ale trzeba to po prostu na pewno poprawić przed rewanżem. Myślę, że patrząc na przebieg całego spotkania, to jak mecz jak najbardziej na remis, obydwie drużyny miały swoje sytuacje. Przed tym meczem myślę, że wielu skazywało nas na pożarcie z takim rywalem, jakim jest Kazachstan. My pokazaliśmy, że potrafimy grać w ten futsal i na pewno z nadziejami jedziemy na mecz rewanżowy. Dziś odkryliście karty, no bo była to inna reprezentacja Polski, mieliście fajny pomysł na to spotkanie. Teraz rywale już wiedzą, jak zagracie. Nie boicie się tego przed rewanżem? No, ciężko w tej chwili cokolwiek więcej powiedzieć. No, na razie musimy ochłonąć po tym meczu. Musimy też, zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno wnioski wyciągną, że będziemy musieli jakiś element zaskoczenia nowy
wymyślić, to nie jest łatwo. Zobaczymy, no co czas pokaże, jakie życie scenariusz dopisze. W każdym razie będziemy starali się również z trenerem Kurczyńskim, który notabene był reżyserem tego projektu, wymyślić coś takiego, no, żeby wyjść z tego dwumeczu zwycięsko. Trafiliśmy na Kazachstan, chyba prawie że najgorzej, jeśli chodzi o podróż. Kiedy zamierzacie jechać do Kazachstanu? Nie boi się trener tej aklimatyzacji? No. Mamy swoje problemy, nie chcę w tej chwili ich ujawniać, żeby nie ułatwiać przeciwnikowi tak jakby zadania. No, dopiero się tworzy plan tego zgrupowania, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Na razie żyliśmy dniem dzisiejszym, tym meczem, który się odbył. Teraz mówię, cieszymy się tak jakby chwilą i zapominamy o tym meczu, już będziemy myśleli o kolejnym, także dajmy sobie sprawę, że trzeba się tak przygotować, trzeba wziąć też poprawkę na zmianę czasu, że tam jest parę godzin różnicy, także no, nad tym wszystkim będziemy pracowali. Także. Jeśli można, pytanie do trenera Biangi. W dzisiejszym meczu stosunkowo mało korzysta pan z Daniela Karczyka, który w ostatnim miesiącu, można powiedzieć, był podporem drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Skąd taka decyzja? To była taktyka ustawiona konkretnie pod przeciwnika. Dlatego zawodnicy lepiej radzący sobie w defensywie, a zdawaliśmy sobie sprawę, że przez większość meczu będziemy grali w defensywę. No, taki wybór, a nie inny, okazał się słuszny. Daniel wszedł, swoją pracę wykonał, ale wszedł już też na podmęczonego przeciwnika, także miał zupełnie inne zadania. Także no, była to taktyka ustawiona tak jakby z Maćkiem Mizgańskim, wchodził tylko na stałe fragmenty gry. Tam państwo zauważyli, że rzadko spotykany zawodnik z tak silnym uderzeniem, że praktycznie wszedł nie rozgrzany, grał się za ławką, ale to nie jest to, że grał w meczu. Praktycznie trzy pierwsze uderzenia, które mogły skończyć się bramką, trzy i celne. Ja się chciałbym zapytać trenera Biangi, czy kadra, ta, która została powołana 18 osobowa, będzie dalej obowiązywała na mecz rewanżowy, czy też mogło być powołanie do Kazachstanu zawodnicy spoza tej 18? Mogą być powołani zawodnicy spoza tej 18. Tam było wcześniej kadra 25-osobowa musiała być podana. I z tej 25-osobowej kadry została najpierw ta 18, ale są zawodnicy tak jakby w odwodzie, którzy w każdej chwili mogą zastąpić tych, którzy byli wyznaczeni na dzisiejsze spotkanie. Także, czy coś wiadomo na temat transmisji z Kazachstanu? Nic nie wiem na ten temat. Smuci tylko jedna wiadomość, że Tomek Krizel dostał kartkę żółtą dzisiaj i wyeliminował się z tego meczu rewanżowego.